Poranek Dwójki 11 minut po godzinie ósmej w studiu Filip Springer. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor e, książek znanych państwu doskonale, takich jak Miedzianka e, czy 13 pięter. Ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać właśnie o 13 piętrach, e, a tymczasem już jutro na rynku ukazuje się miasto Archipelag, czyli e, efekt wielomiesięcznego przedsięwzięcia, m, właściwie takiego intermedialnego, chyba najlepiej byłoby powiedzieć. Tak, projekt miasta Archipelag zaczął się w połowie roku 2015. I to był taki projekt, który rozlał się na wiele wątków natacji. Ja zanim wyruszyłem w podróż po miastach, zaprosiłem lokalnych dziennikarzy, korespondentów, absolwentów Polskiej Szkoły Reportażu do tego, żeby mi trochę pomogli. Bo temat ogromny: 31 miast, które w 1998 roku utraciły status stolicy województwa, a tak naprawdę temat polskich mniejszych miast, czyli tych niewielkich wojewódzkich, tylko takich 40 albo 100 albo 150 tysięcznych, w których żyją ludzie, a których problemy często są pomijane. My, myśmy, gdy zaczynali. Ten projekt mieliśmy takie poczucie, że e, patrząc na relacje medialne, czy w ogóle na obraz tych miast e, w mediach ogólnopolskich, to można by odnieść wrażenie, że w niektórych z nich tylko borsuki biegają i nic innego się nie dzieje i właściwie nic tylko wiać stamtąd. A rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona, ciekawsza i pasjonująca, bo ja w czasie tej podróży e, coraz częściej, im dłużej jechałem, to czułem takie ukłucia zazdrości, że ja nie mieszkam w jednym z nich. Ale to właśnie fakt, że tak mało wiemy o tych miastach, czy tak mało przebija się do ogólnopolskich wydań, pras, wiadomości, być może także informacji w radiu, sprowokował pana do tego, żeby właśnie zająć się tymi mniejszymi miastami? Ja mieszkałem przez pół roku, jak pracowałem nad Miedzianką w Wielkiej Górze, ale niezbyt poznałem to miasto, no bo ciągle z niego wyjeżdżam, żeby coś tam robić w związku z książką. Natomiast miałem takie poczucie, że w tych Miastach żyje ponad prawie 3 miliony ludzi, to jest więcej niż w całej aglomeracji warszawskiej, i y, problemy życia w tych miastach są bardzo pomijane, a mnie interesowały. Ja, ja jeżdżąc, y, y, w czasie tej podróży y, nie zgłębiałem żadnych bardzo złożonych tematów. Ja pytałem, co się robi wieczorem w Sieradzu? Albo co to znaczy, że coś jest drogie i tanie w Suwałkach? Albo co to znaczy, że się dużo zarabia w Przemyślu? I chciałem sobie narysować taką, te, te odpowiedzi, z tych odpowiedzi sklecić taką mapę, problemów takiej Polski, do której duże stacje czy duże gazety rzadko docierają, albo docierają wtedy, jak się dzieje coś strasznego. I zresztą nawet prognozy pogody zaczęliście dziś od tego, że w Suwałkach najzimniej. I to właśnie trochę, to oczywiście nic złego, natomiast trochę chodzi o to, no, że... To tak się złożyło, nie, nie, że... Z... Nie, oczywiście, no, bywa tak, że w Suwałkach jest najzimniej, nie ma się co oszukiwać. Natomiast niekiedy się na tym poprzestaje, tak? To znaczy, że... Biegą zimne Suwałki, tyle... Do, do wielu z tych miast przykleiły się jakieś takie głupkowate klisze, że właśnie biegun zimna, że w Wałbrzychu bieda szyby, a w Radomiu chytra baba. Wszyscy pamiętamy ten czas, kiedy na YouTubie krążył taki filmik o kredzieży napojów w czasie Wigilii Miejskiej. No, I... Radom jest bardzo niesprawiedliwie w Polsce tak, traktowanym tak, miastem, prawda? Tak, taki chłopiec prawda? do bicia, ale podobno każdy kraj potrzebuje chłopca do bicia. Zresztą, ja też odkryłem, że przy okazji, tak dla siebie, nie, że Amerykę, Chełm był takim miastem do chłopcem do bicia w czasach, kiedy był miastem żydowskim właściwie w całości. Cała literatura poświęcona głupcom z Heuma na przykład, z Zingerem na czele. Więc każda kultura i każdy kraj musi mieć chłopca do bicia i Radom trochę nim się stało niezasłużenie. Trochę nim się stało z powodu 1976 roku i tego, co komuniści robili potem z tym miastem, więc to wszystko odsłaniało. Ja miałem w każdym z tych miast takie poczucie, że odkrywam taką gigantyczną kopalnię tematów. I tylko mogę trochę, bo piszę o 31, a nie o jednym z nich. Dlaczego ta opowieść, która ma związek z decyzjami w latach 60., -tych, 70., -tych przede wszystkim z powstaniem 49 województw, dlaczego ta historia rozpoczyna się taką bardzo ciekawą analizą mapy Ptole Ptolemeusza? Bo, bo mapa Ptolemeusza, tak jak i reportaż, to jest... Bardzo mi się podoba myślenie o mapie jako nie o pewnej e, takiej bardzo dokładnej, bardzo dokładnym odwzorowaniu rzeczywistości, ale bardziej pewnej wariacji na temat rzeczywistości, bo oczywiście tak jest, nie da się powierzchni kuli przenieść na płaszczyznę, to po pierwsze. Po drugie Ptolemeusz konstruował tą swoją mapę w oparciu o opowieści ludzi, którzy wędrowali po świecie, nie o, o dane satelitarne. W związku z czym tak naprawdę to, co widzimy, czy czytamy u Ptolemeusza, to jest konstrukt Złożony z opowieści, a tym samym jest reportaż. I w tym, w tym sensie ani mapa nie jest prawdziwa, ani reportaż nie jest prawdziwy. Zawsze reportaż będzie pewnym zlepkiem z opowieści, tak jak i ta mapa jest zlepkiem z opowieści. Lubimy wierzyć w mapy, lubimy wierzyć w reportaż, ale trzeba do nich podchodzić właśnie z takim zastrzeżeniem, że to jest zawsze spojrzenie na rzeczywistość oczami bardzo konkretnego człowieka. Rozpoczyna pan tę książkę mapą Polski z zaznaczonymi tymi mniejszymi miastami, a obok coś, co nie jest reportażem, jest tabelą z liczbą mieszkańców, która to tabela zawiera bardzo ciekawe dane, bo widać, że są takie miasta na tej liście 31, które pana interesowały, które do 99 roku, właściwie pomiędzy 75 a 99, podwoiły liczbę mieszkańców. Większość z tych miast to taka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o liczbę, one to są Wyludniające się. Chyba wszystkie Spadkowa, Niektóre symbolicznie spadkowe, że Siedlce, Skiedniowice zdaje się no to symbolicznie, ale to jest bardzo ciekawy wątek, bo wszystkich tych miast dotyczy problem wyjazdu. To znaczy młodych ludzi, trochę starszych, e, którzy. No, wyjeżdżają na studia, no bo w wielu tych miastach nie ma wyższych uczelni oferujących szerokie spektrum kierunków, w niektórych są jakieś tam uczelnie. No i oni wyjeżdżają, w tym nie ma nic złego. Natomiast to, co usłyszałem od jednego z moich bohaterów, nauczyciela z Jeleniej góry, że wielu jego uczniów z liceum nie rozpatruje w ogóle powrotu. To znaczy, to nawet nie jest to, że oni rozmyślają, że albo sobie będą kimś tam w dużym mieście, albo wyjadą za granicę, ale w, tych, w tym zbiorze scenariuszy, które oni rozpatrują, nie ma w ogóle powrotu do Góry. I to jest tragedia tych miast, bo, bo rozmawiając z tym nauczycielem, siedzieliśmy na rynku Wielkiej a on mi w pewnym momencie zapytał, czy ja widzę wokół jakichś innych 30 e, I nie było tych 30 bo te miasta rzeczywiście są z tych ludzi wypukiwane, e, ale te wyjazdy dotyczą też takich miast, jak mówiłem, czy Skierniewice, czy Siedlce, które odbywają się w, cykle ranno w cyklu ranno -wieczornym. To znaczy rano się jedzie do pracy do Warszawy, a wieczorem się wraca. I to też wypukuje te miasta, bo ci ludzie już nie mają za bardzo czasu poświęcić się temu życiu w tym mieście. Bo nie ma energii, drogi. to jest tylko sypialnia, prawda? Tak, sypialnia Warszawy tak. dotyczy bardzo wielu y, miast, które znajdują się powiedzmy w promieniu 100, 120 nawet kilometrów od Warszawy teraz, jeżeli tak. y, kolej pozwala nie na... Nie tylko dosyć od Warszawy, szybkie... bo od innych dużych miast, tak. bo to dotyczy też y, okolic Poznania czy Wrocławia. Co no to ciekawe, bardzo ciekawe, przepraszam, że wejdę w słowo. Y, Opole, miasto, z którego ja pochodzę, co prawda, wojewódzkie, więc na tej liście y, pana zainteresowań się nie znalazło tak, także. To stało ma jako się... wyrzut radom mówią, Opole jest, a my nie. No właśnie, to, to, to prawda. A czytając tę książkę, miałem wrażenie, że wiele y, tych diagnoz dotyczy nawet takiego miasta, niby To, się, ba to się bardzo cieszę, bo my użyliśmy tego klucza byłej wojewódzkości, bo jakiegoś trzeba było użyć, żeby wybrać jakieś miasta z tej całej masy miast w Polsce, <laughs> natomiast bardzo się cieszę, gdy słyszę, że to, o czym ja piszę w tej książce, dotyczy też takiego Grudziąca, który nigdy nie był wojewódzki, gniezna, który nie było wojewódzkie, czy Opola, które jest wojewódzkie, a jest tak samo traktowane, bo ta książka nie jest tak naprawdę o byłej wojewódzkości, tylko jest o tym, w jaki sposób my dzisiaj w Polsce traktujemy średnie miasta, to znaczy po Macoszemu i ten model aglomeracyjno-dyfuzyjny, yy, yy, już wiemy, że się nie sprawdził, ale ciągle w niego brniemy, bo były takie dyskusje o tym, że można by przenieść jakąś centralną instytucję do miasta wielkości Radomia czy Wałbrzycha, są abstrakcyjne, nie, nie wyobrażamy sobie, że dzisiaj jakiś polityk powie głośno, że przeniesiemy, nie wiem, Państwowy Instytut Filmowy do Piły to brzmi wręcz śmiesznie, a mogłoby tak Pojawiały być. się takie propozycje, ale nie rozmawiajmy o tym, bo weszlibyśmy na y, obszar takiej twardej polityki i One się i pojawiały, sporu. żeby kompromitować, a nie żeby podawać. Co też jest dosyć tak. ciekawym symptomem, prawda? Jeżeli chcemy tutaj zadziałał taki tak. mechanizm, jeżeli chcemy skompromitować jakąś instytucję, To was do cuwałka albo do Przemyśla, tak, propozycja z Trybunałem Konstytucyjnym. Ale to jest y, rzeczywiście, pana książka, w pewnym sensie krytyka takiego właśnie myślenia polaryzacyjno się. Ja myślę, że te książki absolutnie nie można traktować w formie krytyki. Ja myślę, że chciałbym, żeby ją traktować raczej jako. Pewną obserwację tego, jak ta Polska w tych średnich miastach wygląda. I każdy sobie wyciągnie wniosek, czy to jest krytyka, czy nie, bo w tej książce jest wiele wątków o tym, że są tam ludzie aktywni, spełnieni zawodowo, życiowo, kulturalnie, robią fantastyczne rzeczy i nie narzekają. Są też tacy, którzy mówią, że, że praca jest, ale za 1300 i, i że to jest problem. To, czy to jest krytyka, czy nie, to każdy sobie skleci ten obraz, nie tylko z tej książki. Bo to ja zachęcam do tego, żeby tę te, te, książkę traktować jako część projektu Miasto Archipelag, którego wszystkie, której wszystkie odsłony czy emanacje e, są na pod adresem miastoarchipelag.pl i tam można, jakby, konstruować sobie ten obraz jak się chce. A pan ma zamiar jakoś kontynuować tę te pracę? Ja osobiście nie, poza tym, że wyruszam w podróż y, znowu przez wiele tych miast, ale nie tylko tych archipelagu, żeby y, opowiadać o książce. Natomiast wokół tego projektu zgromadziła się grupa, ja nie wiem, 60 osób, korespondentów naszych, fantastycznych ludzi lokalnych aktywistów, działaczy, dziennikarzy, ale po prostu takich ludzi, którzy nigdy nic nie robili i się włączyli nagle. I oni, tam jest taka energia, którą my chcemy jakoś wykorzystać, ale nie mamy planu jak. Mamy Fundację Miasto Archipelag w tej chwili, wokół której będziemy pletli kolejne odsłony tego projektu. Nie wiemy, na czym one będą polegać. To jest może właśnie dobry sposób, żeby zastanowić się nad tym, jak te miasta próbować Ożywić na nowo? Jak sprawić, by ci, którzy najwięcej mogą wnieść, czyli osoby tuż po studiach, albo tam powróciły, albo stamtąd nie wyjeżdżały? Ja myślę, że kluczowa jest praca i, i tutaj tego nie przeskoczymy. Jeżeli te miasta nie będą potrzebowały fachowców, którym będzie można dobrze zapłacić, no to żaden młody człowiek nie będzie tam wracał. Ja się nie dziwię, że ktoś, kto kończy z wysiłkiem dobre studia w dużym mieście, nie wrócić do takiego miasta, żeby pracować, nie wiem, na taśmie montażowej za 1600 zł, jeżeli w dużym mieście ma ofertę w swoim zawodzie za 4000. Więc myślę, że to jest kluczowa rzecz. Z drugiej strony ci, którzy mieszkają w tych miastach i którym którzy potrafią mówić tylko w superlatywach o nich, to często są lokalni przedsiębiorcy, którzy robią swoje biznesy. E, robią niesamowite rzeczy, bo ja znalazłem ludzi, którzy. M, moja ulubiona jest dziewczyna z płocka, który robi, która robi skrzydła dla kobiet, które tańczą, taniec brzucha i nie może się obrobić ze zleceniami. Wydaje się, że jest to nisza w Polsce dosyć <gł> głęboka, no a ona znalazła swoje miejsce na rynku i, i zupełnie sobie radzi. E, I tacy ludzie mogą pociągnąć zmiany w tych miastach. I w tych miastach widać bardzo dużo symptomów tej zmiany, te, te, takiej dumy lokalnej. W Radomiu powstała marka odzieżowa radomianka. Dziewczyny noszą bluzy z dumą, z napisem z tym, o tym, że są z Radomia. W Bielsku Białej również powstała taka marka odzieżowa, która bazuje na dumie z pochodzenia z Bielska Białej. To jest fajne. Jest ciekawy wątek, który pojawia się na samym początku i który gdzieś pokazuje, jak należy te opowieści traktować. Pana wyjazd do Zamościa, prawda? Z, z Warszawy, właściwie z samego centrum Warszawy, który pokazuje, że wcale nie chodzi o to, żeby pokazywać, jak wspaniała jest stolica, jakie zaniedbane może być miasto takie jak Zamość, czy, czy chaotyczne Oczywiście, w pewnych Tak, aspektach. ja myślę, że dworzec. Auto, to, nie, tego się nie da, nie da nazywać dworcem. Ten betonowy z wbitą pośrodku tablicą z odjazdami, z którego odjeżdżają busy i autobusy do wielu tych miast, do Białej Podlaskiej, do Zamościa, do Siedlec, na placu defilat pod placem kultury, pod trybuną honorową, e, m, który jest po prostu jakimś czarnym koszmarem, e, jednym wielkim bałaganem, skrawka daszku tam nie ma, ci ludzie siedzą na jakiejś zdezelowanej ławce w pełnym słońcu, pokazuje w stu procentach, co... Warszawa, co, co politycy w, w Warszawie rządzący wszystkich frakcji, bo to jest problem, który mamy od 1989 roku myślą o, o tej Polsce, która nie jest w Warszawie. To znaczy mają ją dokładnie w nosie. I, i to, to widać na tym dworcu doskonale. Przed panem bardzo intensywny czas promocji i spotkań z czytelnikami, a co później? A później y, siadam do następnej książki, która y, zdaje się nie będzie dotyczyła Polski, ale nie mogę nic więcej powiedzieć. Filip Springer, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w dwójce. Dzięki.